Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Minęło dużo czasu od mojej ostatniej sesji z Dave'em. Przestał uczęszczać na terapię ponad rok temu i byłem zaskoczony, gdy do mnie zadzwonił, by umówić się na sesję. Po raz pierwszy przyszedł do mnie kilka miesięcy po zdiagnozowaniu u niego schizofrenii w wieku 29 lat. Jego ówczesna partnerka przez wodospad łez opowiadała o tym, jak pogorszyła się jakość jego życia w ciągu ostatnich 2 lat. Pierwszym niepokojącym sygnałem było to, że zaczął zaniedbywać swoją higienę i ubiór, nie przejmując się tym, jak wygląda w oczach innych. Upierał się, że nic mu nie jest, ale potem odsunął się od przyjaciół i rodziny. Rozmawiał tylko z nią, a w końcu zaczął ignorować i zaniedbywać, także i ją. Stracił pracę i większość dni spędzał w swoim pokoju, mamrocząc pod nosem lub nie odzywając się do nikogo. Nie chciał jej powiedzieć, z kim rozmawia. Odmówił sięgnięcia po pomoc, pomimo jej rozpaczliwych błagań. Leczenie podjął dopiero po incydencie, wskutek którego został aresztowany przez policję. Wdrapał się do czyjegoś domu i prawie został zaatakowany przez właścicieli, kiedy zastali go w swoim salonie, siedzącego wewnątrz kręgu zapalonych świec, mamroczącego w kółko jakieś niezrozumiałe frazy. Do czasu naszych wspólnych sesji jego stan został ustabilizowany za sprawą leków, ale głos, który słyszał, nie ustąpił. Upierał się, że to nie była część jego halucynacji. Jest prawdziwy, tak samo jak ty, ja i każdy inny, powiedział. Próbowałem wytłumaczyć mu, czym jest jego choroba. Że głos, choć wydawał mu się realny, tak naprawdę nie istniał poza jego umysłem. Próbowałem omówić z nim, w jaki sposób schizofrenia powoduje te niezwykle żywe halucynacje, ale nic nie było w stanie go przekonać, że głos był jedynie objawem. W ciągu pierwszych 2 miesięcy od rozpoczęcia terapii jego partnerka go opuściła. Nie mogła sobie poradzić z nim w takim stanie i obawiała się, że stanie się agresywny. Było to niefortunne uprzedzenie, jakie ludzie miewali na temat pacjentów ze schizofrenią. W rzeczywistości częściej byli oni ofiarami przemocy niż agresorami. Spotykałem się z Dave'em przez około 6 miesięcy, ale pewnego dnia po prostu przestał uczęszczać na terapię. Powiedział, że znalazł innego terapeutę. Nie miałem nic przeciwko. W końcu nie każdy terapeuta nadaje się dla każdego klienta i cieszyłem się, że znalazł kogoś, kto mu odpowiadał i mógł mu pomóc. Minęło 1,5 roku, a on niespodziewanie zadzwonił z prośbą o spotkanie. W rozmowie przez telefon był zagadkowy, nie powiedział, dlaczego potrzebuje sesji właśnie teraz. Kiedy wszedł do pokoju, byłem zaskoczony zmianami w jego zachowaniu, całej jego aparycji. Wyglądał zdrowo, był zadbany i czysty, jego twarz nabrała blasku, a w jego oczach pojawiło się światło, którego wcześniej nie widziałem. Wyglądasz świetnie. Nie mogłem się powstrzymać od komentarza. Cześć, doktorku. Powiedział radośnie i usiadł na fotelu obok mnie. Cześć, Dave. Jeszcze raz, wyglądasz świetnie. Zgaduję, że sprawy mają się dobrze. Tak, rozpracowałem to z moim terapeutą. Miałeś rację. Nie powinienem się temu opierać. Powinienem nad tym pracować. Nad tym? Nad leczeniem, wskazówkami tymi udzielonymi przez mojego terapeutę. Uśmiechnął się i pochylił lekko do przodu. Miałeś rację. Miałem tak wiele problemów. Byłem w tak głębokim, mrocznym dołku, zabłąkany i to głównie dlatego, że z tym walczyłem.
Poświęciłem tyle czasu, tyle wysiłku walcząc z tym. Ale ostatecznie miałeś rację. Ten głos, on nie był kimś, z kim powinienem był walczyć. Odpuściłem. Pewnego dnia porzuciłem moje starania, by go kontrolować, by go powstrzymać, pozbyć się go. Odpuściłem, a głos stał się wyraźniejszy, cieplejszy, a potem nabrał kształtu. Już wcześniej przybierał formę, ale była to mglista plama, coś, co starałem się ignorować, chcąc, by zniknęło sprzed moich oczu. Ale po tym, jak zaakceptowałem jego obecność, przybrał formę stałą i w końcu ukazał mi się, wyraźny jak w biały dzień. No, wygląda jak zwykły facet. Ma życzliwe spojrzenie. Siedziałem przez cały jego monolog, milcząc, nie chcąc mu przerywać. Muszę przyznać, że byłem zaintrygowany. Dave uśmiechnął się i kontynuował. Był tu, no wiesz, kiedy ze mną rozmawiałeś. Nie pokazał się jeszcze wtedy odpowiednio, ale zawsze tam był. Kręcił się w pobliżu. Wziął do siebie wiele z twoich słów i tego, czym ja się z tobą podzieliłem. Okazało się, że to naprawdę mądry gość. Uczył się naprawdę szybko. Myślę, że przeprowadził też własny research, ponieważ zaczął odbywać ze mną sesję i był taki jak ty na początku, w tym jak prowadził mnie przez moje emocje, moje myśli. Terapeuta, którego znalazł, był jego halucynacją? To było niespotykane, przynajmniej w moim wieloletnim doświadczeniu, żeby klient miał halucynację terapeuty, który następnie skutecznie pokierował go ku poprawie zdrowia psychicznego. To było niesamowite. Z trudem kontrolowałem swój wyraz twarzy. Zadziałało, mniej więcej. Byłem w stanie poukładać tak wiele spraw w ciągu rocznej terapii, którą z nim odbyłem. A on oferował ją za darmo, bez żadnej urazy. Rozwinął się też, zaczął używać technik, których ty u mnie nie stosowałeś, więc myślę, że naprawdę sporo przestudiował. Sporo było prób i błędów. Więc kiedy mówiłeś, że znalazłeś innego terapeutę, miałeś na myśli jego? Głos, który słyszałeś i tego faceta, którego zacząłeś widzieć? Nie chciałem umniejszać jego poglądom, jego przekonaniom. Pilnowałem się, by nie nazwać jego halucynacji tym, czym faktycznie była – halucynacją. Nie w tej chwili. To by go tylko odrzuciło. Przytaknął. Więc widywałeś się z tym mężczyzną. Czy on ma jakieś imię? Nazywa się Jones. Właśnie. Więc spotykałeś się z Jonesem, który prowadził z tobą terapię i od tego czasu czujesz się znacznie lepiej. Czy to się zgadza? Tak, był wspaniały. Włożyłem w siebie bardzo dużo pracy, a on zawsze przy mnie był. Nie tylko podczas sesji, towarzyszy mi przez większość czasu. Upewnia się, że dbam o siebie, wychwytuje moje niepotrzebne działania, negatywne myśli, które miewam. Właściwie nie potrafi czytać mi w myślach, w każdym razie zazwyczaj nie, ale rozpoznaje wyraz mojej twarzy, kiedy jestem przygnębiony, zły, niespokojny, zdezorientowany, cokolwiek. To wyłapuje te nastroje, pyta mnie o moje myśli i po prostu prowadzi terapię na bieżąco. To niewiarygodne, jak skuteczna jest terapia 24/7. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Byłem skołowany, zafascynowany i bezgranicznie wdzięczny, że mogłem uczestniczyć w tej sytuacji. Trafienie na tak interesujący przypadek było mokrym snem każdego psychologa. Uwielbiam skomplikowane przypadki, dziwaczne objawy, a ten spełniał wszystkie kryteria. Nie oznacza to, że nie traktuję moich klientów jako ludzi, nie dbam o nich. Mam dla nich dużo empatii i współczucia, no ale często po prostu intrygują mnie wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania różnych osób,
a to było fascynujące ponad wszelką miarę. A czy on jest tutaj teraz, Jones? Tak, jest. Tak w ogóle to cię obczaja. O, mówi, żebym to doprecyzował. Nie obczaja cię w żaden dziwaczny sposób. On po prostu próbuje się w tobie zorientować i w czymkolwiek jest to coś, co się wokół ciebie kręci. Mój uśmiech nieco zesztywniał i nagle poczułem dreszcz niepokoju. To coś, co się wokół mnie kręci? Tak, właśnie do tego zmierzałem. Dlatego dziś tu jestem. Jonesowi podoba się twoja praca, to jak współpracujesz z klientami. Wydaje mi się, że czasami kręcił się wokół ciebie. Przyglądał się twoim sesjom z innymi klientami. Uczy się od ciebie. To chyba część jego badań i rozwoju. Zdusiłem lekki dyskomfort, który zaczął we mnie narastać. Chciał, żebym przyszedł tu dziś, żeby powiedzieć ci o pewnym facecie, pewnej rzeczy, którą zauważył, kręcącą się przy tobie. Próbował z tobą porozmawiać, ale ty go nie słyszysz ani nie widzisz. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Sparafrazowałem więc jego słowa. Jones przebywał blisko mnie i widział kogoś kręcącego się przy mnie. Czy to się zgadza? Tak. Powiedział, że jest ta taka postać, którą zaobserwował przy tobie podczas kilku wizyt, które ci złożył. Martwi się. Wiedziałem, że to wszystko było w głowie Dave'a, ale muszę przyznać, że czułem się, jakby chlusnął mi w plecy lodowatą wodą. Zadrżałem bezwiednie i spróbowałem to ukryć, odpowiadając szybko. Widział kogoś parę razy, kiedy tu ze mną był i jest zaniepokojony. Tak, czekaj. Mówi mi, żebym ci powiedział, że... Okej. Ponoć potrafi wyczuwać ich aury, innych, takich jak on. Mówi, że postać obok ciebie emanuje czymś złowrogim. Wydaje się mroczna. Coś jest z nią naprawdę nie tak. Nie umiałem stłumić emocji, które ogarnęły mnie w tamtym momencie. Czułem, jak moja twarz bladnie, a dłonie zaczynają się pocić. Lodowaty sznur owinął się wokół mojej szyi, utrudniając mi oddychanie. Starałem się mówić tak spokojnie, jak tylko mogłem. Przerażasz mnie, Dave. Nie widziałem cię od półtora roku, a ty przychodzisz dziś, by opowiedzieć mi o swoim przyjacielu, twoim terapeucie, Jonesie, którego tylko ty widzisz i słyszysz. Przyszedłeś też powiedzieć mi o postaci, złej istocie czyhającej w moim pobliżu, którą Jones twierdzi, że widział. Ach, bardzo przepraszam, to musi być dla ciebie naprawdę niepokojące. Naprawdę straszne. Wiem, jak to brzmi, ale Jones cię lubi. Chce zadbać o twoje bezpieczeństwo. Ostrzec cię. O Jezu. Okej, mówi, że jest tutaj teraz. Wyparłem swoje emocje, zamykając je w małym pudełeczku w głębi mojego umysłu. Wziąłem głęboki oddech. Czy ty też to widzisz? Nie, widzę tylko Jonesa. Jesteśmy ze sobą związani. To coś... Tylko Jones może to widzieć. Co dokładnie Jones mówi, że widzi? To... Dave wyglądał, jakby uważnie się czemuś przysłuchiwał, po czym wyraz jego twarzy zmienił się, ukazując narastający niepokój. Wszystkie włosy stanęły mi dęba. Lodowaty ucisk wokół mojej szyi zdawał się zacieśniać. Poczułem nagłą, niemal niepohamowaną chęć ucieczki, poderwania się z fotela i natychmiastowego wydostania się z pokoju. Zmusiłem się do opanowania nerwów. Dave, przerażasz mnie i wiem, że Jones jest dla ciebie prawdziwy, ale nie jest prawdziwy dla mnie. A to, co mi mówisz, choć wiem, że masz dobre intencje, sprawia, że czuję się naprawdę nieswojo.
Tak, to było tyle. To wszystko było jego halucynacją. Wiedziałem to, badania to pokazywały. Nauka była po mojej stronie. Dave miał niewiarygodnie rozbudowaną halucynację, złudzenia i pomimo tego, jak zawiła była ta historia, tym właśnie to było. Historią. Czymś, co wytworzył w swoim umyśle, jego niesamowitym, skomplikowanym umyśle. Ale wciąż było to nic więcej jak jego wyobraźnia. Uczepiłem się tego toku myślenia jak tarczy i poczułem pewną ulgę. Niezawodność nauki sprawiła, że znów poczułem się bezpiecznie. Nutka żalu wkradła się pomiędzy niepokój widoczny na twarzy Dave'a. Znowu zdawał się nasłuchiwać, wpatrzony gdzieś na prawo ode mnie. Jones powiedział, że w zeszły piątek miałeś na sobie niebieski sweter. Spieszyłeś się do kliniki, żeby zdążyć do pierwszego klienta. Na mojej tarczy myślowej pojawiła się rysa. W zeszły piątek rzeczywiście miałem na sobie niebieski sweter. Taki błękitny. Ponadto prawie się spóźniłem i tamtego ranka byłem w dużym pośpiechu. Czy ty mnie śledziłeś albo czekałeś na zewnątrz? Zapytałem, zdeterminowany, by utrzymać tarczę. Dave zamilkł na chwilę, ponownie spoglądając na pustą przestrzeń obok mnie. Z tym klientem poprowadziłeś sesję z fotela. Opowiedział ci o swoich przeżyciach z mamą, gdy miał 6 lat. Tarcza umysłu rozpłynęła się. Przedarł się mroźny strumień lęku. Nie odpowiedziałem. Nie potrafiłem. Jones przeprasza. Wie, że obowiązuje cię zasada poufności i nie powinien był uczestniczyć w tych wszystkich sesjach. Ale ma nadzieję, że wynagrodzi to, pomagając w tej rzeczy twojej teraz. Nie byłem w stanie dłużej kontrolować strachu. Porzuciłem zawodowo opanowaną postawę. Co takiego to może mi zrobić, że się boi? Mówi, że wysysa z ciebie energię, pozbawiając cię siły życiowej. Nie jest pewien, jak to działa, ale przez samo bycie w pobliżu żywi się tobą. Jones mówi, że niektóre z tych stworzeń mogą nawet posiadać zdolność do zasiewania myśli w czyjejś głowie, wpływając na czynności, które wykonuje. Słyszał o takim jednym, który skłonił swoją ofiarę do morderstwa, potem samobójstwa. Wpatrywałem się w Dave'a pustym wzrokiem. Jones mówi, że mógłby spróbować nawiązać z tym kontakt, skłonić do odejścia, ale nie jest pewien, czy to zadziała. Ewentualnie... Dave uciął myśl, a na jego twarzy zamigotał niepokój. Ewentualnie... Powiedział, że może zostać z tobą przez jakiś czas. Chciałby wiedzieć, czy go wpuścisz, pozwolisz mu się pokazać. Mógłby wtedy podpowiedzieć ci, co robić. Najprawdopodobniej jest mu najłatwiej na tobie żerować, gdy jesteś zdekoncentrowany, rozkojarzony, gdy w twoim umyśle panuje zamęt. Jones chce być przy tobie obecny, kiedy tak się dzieje, aby to nadzorować i pomagać ci utrzymywać koncentrację, siłę i klarowność myśli. Uważa, że jeśli konsekwentnie będziesz dążyć do celu i zachowasz trzeźwy umysł, to w końcu odejdzie i znajdzie sobie łatwiejszy cel. On może zostać na mnie przeniesiony? A jasność umysłu powstrzymuje to coś. Tak, powiedział Dave. Ja nie chcę go stracić, ale myślę, że poradzę sobie bez niego przez kilka dni, może nawet kilka tygodni. Czy byłbyś skłonny go przejąć? Rozmowa powoli wymykała się spod kontroli. Bez pomysłu, co jeszcze mogę dodać, po prostu przytaknąłem. Dave w odpowiedzi skinął głową i zamknął oczy. Kiedy ponownie je otworzył, zapytał: widzisz go teraz?
Zaniepokojony, rozejrzałem się po pokoju. Ulga owładnęła moje ciało, kiedy nie dostrzegłem nikogo. Nie było nikogo. Zostałem wkręcony w urojenia i halucynacje Dave'a, w jakiś sposób kupując jego historię, dając się nabrać na zawiłą opowieść, którą wytworzył jego umysł. To było niedorzeczne, byłem profesjonalistą, psychologiem. Moje tętno się uspokoiło, a napięcie uleciało ze mnie, kiedy odwracałem się z powrotem do Dave'a. Powróciłem do swojej poprzedniej, profesjonalnej postawy. Dave, nikogo tu nie ma. Nikogo nie widzę, nie słyszę też nikogo. Twarz Dave'a zrzedła. Nie wyczuwasz go? Przecież on jest dosłownie tutaj, patrzy na ciebie. Nie wyczuwam, Dave. On jest twoją... On jest widoczny dla ciebie. Ja go nie widzę, inni go nie widzą. On tu jest, naprawdę. Może to zajmie dłuższą chwilę? Może u ciebie działa to inaczej? Ja i on jesteśmy naturalnie dopasowani. Może nie nadajesz na tych samych falach? Przytaknąłem, nie chcąc na niego zbytnio naciskać. Dave, nasza godzina prawie upłynęła. Dziękuję ci za szczerość i otwartość. Chciałbym wkrótce zaprosić cię na kolejną sesję. Nie masz nic przeciwko? Dave wydał się zrezygnowany, ale chętnie zgodził na kolejną wizytę w nadchodzących dniach. Wyglądał na pewnego, że wkrótce przekonam się o jego racji. Żegnając się z nim, poczułem głęboki smutek i ulgę jednocześnie. On był poważnie chory. Był pogrążony w swoich urojeniach, a jego halucynacje stawały się coraz silniejsze, znacznie silniejsze niż wtedy, gdy się poznaliśmy. Był tak głęboko utwierdzony w swoich przekonaniach, że zwiodły one nawet mnie. Nie byłem pewien, co mogę dla niego zrobić, poza kolejną sugestią o wizycie u swojego psychiatry w celu zwiększenia dawek leków. Po pełnej wrażeń sesji z Dave'em czułem się niesamowicie wyczerpany. Przebrnąłem przez wszystkie pozostałe wizyty klientów i wdzięczny za koniec tego długiego dnia w pracy, wgramoliłem się do samochodu. Prawie zasnąłem za kierownicą, ale udało mi się bezpiecznie dotrzeć do domu z pomocą heavy metalowej muzy. Wreszcie mogłem się zrelaksować i zjeść sobie kolację przed telewizorem. Czeka na mnie maraton filmowy i nic więcej. Podgrzewałem sobie w mikrofali posiłek, wygłodniale obserwując wyświetlacz odliczający sekundy, kiedy kątem oka wyłapałem jakiś ruch po mojej prawej stronie. Obróciłem się i krzyknąłem. Moje tętno sięgnęło zenitu. Oto stał przede mną mężczyzna, ubrany w musztardową marynarkę, szarą koszulę i dżinsy. Miał rozczochrane włosy, brązowe oczy i ziemistą cerę. Wpatrywał się we mnie z obawą. Bardzo przepraszam, że cię przestraszyłem. Nie byłem pewien, w jakiż inny sposób miałbym do ciebie podejść. Kim ty jesteś? Wynoś się z mojego domu! Krzyknąłem, walcząc z kieszenią przy wyciąganiu mojego telefonu komórkowego. Jestem Jones, powiedział głosem tak wyraźnym jak zmarszczki na jego czole. Syknąłem. Nie wiem, co to jest za chory żart, ale... Usłyszałem szuranie dobiegające zza drzwi wejściowych, chwilę przed tym, jak się otworzyły. Do środka wpadła moja sąsiadka i bliska koleżanka. Wymieniliśmy się wcześniej kluczami do naszych domów, tak na wszelki wypadek. Wszystko okej? Na jej twarzy widać było niepokój. Ten facet... Wskazałem na Jonesa. Wtargnął do mojego domu. Ten facet... Gapiła się na mnie całkowicie zielona. Jaki facet? Spojrzałem na nią i na Jonesa. Podążyła za moim spojrzeniem, po czym rozejrzała się. Dobrze się czujesz? Hej, tu nikogo nie ma. Jesteśmy tylko my.
Osunąłem się na podłogę z impetem. Podeszła do mnie i przytuliła mnie. Ach, wszystko z tobą w porządku? Czekaj, zadzwonię tylko do kogoś. Wszystko będzie dobrze. Jones stał tam po prostu i milczał. Powstrzymałem ją przed wykonaniem telefonu. Wymyśliłem jakąś historyjkę o tym, że jestem wyczerpany, przemęczony i na lekach i że pewnie przez to wszystko mam jakieś zwidy. Po prostu musiałem się przespać. Wyjaśniłem jej i poprowadziłem ją do drzwi. Nie mogłem pozwolić sobie na to, by ludzie myśleli, że postradałem zmysły. Stawką była moja kariera. Była zdziwiona i zaniepokojona, ale nie naciskała. Zgodziła się wyjść, ale stanowczo zapowiedziała, że rano znów do mnie zajrzy. Zamknąłem za nią drzwi i w tej samej sekundzie odezwał się. Nadal tu z tobą jest. Uczepiło się twoich pleców. Myślę, że musimy zacząć się tego pozbywać. Pracujemy nad tym od kilku dni. Nie kurczy się to? Chociaż trochę? Albo wygląda na znudzone, jakby chciało sobie odpuścić. Przeczesałem dłonią włosy z frustracją. Jones był jak zwykle cierpliwy w swoich odpowiedziach. Cóż, wymaga to czasu. One nie poddają się tak łatwo. Westchnąłem. Jones spoczął na pufie naprzeciwko mnie. Wiem, że to ciężkie. Dużo ostatnio robisz. Zmarszczyłem brwi z irytacji. Nie musisz mi fundować terapii. Wiem, kiedy próbujesz mnie dowartościować. Jones roześmiał się. Ale mówię poważnie. Dużo pracowałeś nad koncentracją, uwagą i świadomością. To była ciężka, pełna poświęcenia praca. Wbrew własnej woli poczułem drobną satysfakcję. Ale nadal wpatrywałem się w niego nadąsany. Wiem, co próbujesz. Podkreślasz moje wysiłki, wychwalając mnie, aby podtrzymać moją motywację. Aby pomóc mi poczuć się na siłach i pod kontrolą. Naprawdę nie powinieneś używać na mnie psychologii, wiesz? Ale właśnie po to tu jestem. Nie do końca jako psycholog, ale jako pomoc w poprawie twojego stanu psychicznego i koncentracji. Niechętnie skinąłem głową. Mój własny, prywatny psycholog. Taki, który był przy mnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Szczerze mówiąc, nie dziwię się, że Dave tak bardzo się zmienił pod opieką Jonesa. Jonesa, który był halucynacją Dave'a. A przynajmniej tak mi się wydawało. Kiedy Dave, mój były klient, wrócił, by poprosić mnie o sesję, obawiałem się, że być może terapeuta, z którym się spotykał, nie był dla niego odpowiednim wyborem. Ale jak się okazało, terapeuta, z którym spotykał się od czasu zakończenia terapii ze mną, ponad rok temu, był kimś, kogo tylko on mógł zobaczyć. Tak. Miał halucynację terapeuty w pakiecie z całodobową opieką terapeutyczną. I w jakiś sposób to działało. Był w dobrej formie i wrócił do mnie tylko dlatego, że według Jonesa coś się ze mną związało. Coś, co emanowało złowrogą energią. Coś, co chciało mi zaszkodzić. Oczywiście nie przekonało mnie to. Była to nieprawdopodobna i niedorzeczna historia. Ale wtedy Jones się przede mną zmaterializował. Mówiłem o tym poprzednio, nie będę się w to teraz zbytnio zagłębiał. W każdym razie, Jones i ja podjęliśmy próbę pozbycia się istoty, która mnie prześladowała. Ponoć żywiła się mną, wysysając ze mnie siłę życiową i energię. Według Jonesa istoty te mają również tendencję do zasiewania strasznych myśli w umysłach swoich ofiar. Myśli, które mogą prowadzić je do robienia okropnych rzeczy. Jones próbował ją wypłoszyć, ale najwyraźniej bezskutecznie. Kolejnym więc krokiem było wzmocnienie mojego umysłu.
Według Jonesa, temu czemuś najłatwiej jest żerować na mojej sile życiowej, gdy nie jestem skoncentrowany, nie mam motywacji i gdy w moich myślach panuje nieład. Niestety, tak właśnie było przez większość czasu. Po moich sesjach z klientami, po godzinach pracy, mój mózg zwykle przechodził w ospały, wegetatywny stan. Jedyne, co byłem w stanie robić, to biernie oglądać programy telewizyjne i podcasty. Przez kilka ostatnich miesięcy nie byłem nawet w stanie grać w gry wideo, co kiedyś uwielbiałem. Bycie psychologiem może być wyjątkowo wyczerpujące. Ponownie stanąłem na nogi i zacząłem spacerować. Naprawdę tu jest to coś. Tym razem Jones zmarszczył brwi. Nie wierzysz mi? Wzruszyłem beznamiętnie ramionami. Cóż, jesteś jedyną osobą, która to widzi. Twierdzisz, że jest i przeskakujesz ze świadomości Dave'a do mojej, żeby mi pomóc. Codziennie, godzinami pracujemy nad moimi myślami, nad moim zachowaniem, a wszystko opiera się wyłącznie na twoim słowie. Rzucił mi poważne spojrzenie. Ogarnęło mnie poczucie winy, ale musiałem wyrazić swoje wątpliwości. Moje bardzo uzasadnione wątpliwości, zwróciłem sobie uwagę. Z tego, co mi wiadomo, mógł być jakimś demonicznym pomiotem. Nie odezwał się. Przełamując niezręczną ciszę, wyrzuciłem z siebie kolejne wątpliwości. Naprawdę pomogłeś Dave'owi wrócić do zdrowia. Odwaliłeś z nim kawał dobrej roboty, ale... no, zanim przyszedłeś do niego, czy on miał jakieś problemy? Czy jego stan już był zły? Smutek drgnął kącikami jego ust. Wziął oddech, jakby zbierając się w sobie, by podzielić się czymś trudnym. Pojawiłem się przy nim nie bez powodu. Przyglądałem mu się badawczo, milcząc. Niektórzy ludzie z waszego świata są bardziej wyczuleni. Są lepiej zestrojeni z innymi istotami z innych światów. Dave jest naprawdę wyczulony, a jego umysł był raczej dostrojony do mojego świata. Otóż w moim świecie istnieją rzeczy, które chcą krzywdy tym żyjącym po waszej stronie. Dla tych, którzy okazują się wrażliwsi, silniej dostrojeni, te rzeczy mogą na nich wpłynąć. Mogą nie być dla tych ludzi widoczne, ale bez wątpienia mogą mieć na nich wpływ. A kiedy ludzie są w złym nastroju, kiedy ich życie jest pogrążone w chaosie, są bardziej podatni na takie oddziaływania. Musiał chyba zauważyć moje uniesione brwi. Wiem, że trudno to przetrawić. Ale tak szczerze, czy nigdy nie zastanawiałeś się nad istnieniem innych światów? Innych istot, o których istnieniu twój świat nie wie? Na przykład, kiedy twoi klienci opowiadali ci o rzeczach, które widzieli, głosach, które słyszeli. Nie zastanawiałeś się nigdy, czy to wszystko może być prawdziwe? Czy może być tak, że komunikują się z istotami, bytami, o których nie wiesz? Brałem to pod uwagę, przyznałem. Ale nie ma to żadnego potwierdzenia w nauce. Przynajmniej jeszcze nie, a ja działam w oparciu o naukę. Pominąłem kwestię tego, że jestem wielkim fanem teorii spiskowych. Ale przypuszczam, że po prostu musiałem się przekonać na własne oczy. Wskazałem zdawkowo na Jonesa. Uśmiechnął się. Tak, właściwie zniosłeś moje objawienie się lepiej niż się tego spodziewałem. Uśmiechnąłem się zawadiacko. W każdym razie, jak pojawiłeś się w życiu Dave'a? Odchrząknął. Cóż, wcześniej już widywałem Dave'a. Dało się wyczuć, że był podatny na nasz świat. I miał ponury okres. Pewne istoty z mojej części świata nie ułatwiały sprawy. Żywiły się nim. Miał szczęście, bo były to proste byty, z którymi łatwo było sobie poradzić. Odpędzałem je na ile mogłem, ale on pozostawiał otwarte wrota dla kolejnych, które się pojawiały. Więc się przerwał, wyglądając na nieco zdenerwowanego.
Więc się... Pokazałem mu się. Mogłem dostrzec mieszane emocje w jego oczach, lekko zmarszczone brwi. Czekałem cierpliwie, aż kontynuuje. On... oszalał. Myślał, że w końcu pękł. Widać to było. Czuję się naprawdę źle z powodu jego początkowego załamania psychicznego. W sensie, starałem się podejść do niego tak delikatnie, jak to tylko możliwe. Ale domyślam się, że ludzie z twoich stron nie najlepiej reagują na nasz widok. Przeze mnie wpakował się w niezłe kłopoty i w końcu został skierowany do ciebie na terapię. Cały czas starałem się do niego dotrzeć i dać mu do zrozumienia, że jestem tu tylko po to, by mu pomóc. Chciałem wydostać go z jego głębokiego dołka. Chciałem wynagrodzić mu jego załamanie psychiczne. Na całą resztę, cóż, już znasz. Oparłem się na krześle i zamknąłem oczy, próbując przetworzyć zdumiewające informacje, którymi właśnie się podzielił. Minęła dobra minuta, zanim udało mi się uporządkować myśli. Twierdzisz, że wszystkie choroby psychiczne są spowodowane przez stwory z innych światów? Jones wzdrygnął się na słowo stwory. Nie wszyscy jesteśmy stworami. I nie, choroby psychiczne to choroby psychiczne. Większość twoich klientów na to właśnie cierpi, na zaburzenia psychiczne. Wyczulenie na inne światy nie jest powszechne. Rzadko miewa się takie problemy jak Dave czy ty. Ale tak, mały odsetek osób, u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne, w rzeczywistości ma do czynienia z pozaziemskimi problemami. Skinąłem głową z ulgą, że nie będę musiał poprawiać wszystkich notatek moich klientów. Miało również sens to, że ludzie z tymi pozaziemskimi problemami byliby błędnie diagnozowani jako chorzy psychicznie. Kiedy Dave do mnie trafił, miał już postawioną diagnozę przez swojego psychiatrę. Spojrzałem w jego dokumenty, dopasowałem je do kryteriów diagnostycznych i nie zastanawiałem się dłużej nad tą sprawą. A tak właściwie, dlaczego po prostu nie zniknąłeś, kiedy Dave spanikował? To tak nie działa. Kiedy stałem się już dla niego widoczny, dostroił się on w pewnym sensie do mojej częstotliwości. Coś w tym stylu. To jak otwarcie paczki chipsów. Nie można jej potem otworzyć. To znaczy, można technicznie rzecz biorąc, jeśli masz jakiś spinacz czy coś, ale... No dobra. To bardziej tak, jakbyś ugryzł ciastko, ale nie możesz go potem odugryźć. W sensie, chyba że go nie żyłeś, wtedy teoretycznie mógłbyś. Chodzi ci o to, że kiedy już coś zobaczysz, nie możesz tego odzobaczyć. Tak jak raz się czegoś dowiesz, nie możesz o tym po prostu zapomnieć. A tak, tak, to brzmi o wiele lepiej. To właśnie miałem na myśli. Skinąłem głową, przygryzając wewnętrzne strony policzków. Czy ja też jestem wyczulony? Zapytałem. Cóż, jest ta sytuacja, która się ciebie uczepiła, więc powinieneś już sobie odpowiedzieć. Potarłem twarz dłońmi. Będę w stanie ją zobaczyć? To stworzenie, tę istotę, to coś na mnie? Jones wzruszył ramionami. Może, jeśli bardziej się z nią zestroisz. W przeciwnym razie musiałaby naprawdę zdecydować się na pokazanie ci siebie. Gdzie teraz jest? Miałem przytłaczające wrażenie, że wiem. Jones zdawał się niechętny do udzielenia odpowiedzi. W końcu, przybrawszy nieco wygodniejszą pozycję, powiedział: No, wciąż jest na twoim ramieniu. Wzdrygnąłem się bezwiednie. Miałem rację. Nabrałem nagle ochoty, by zacząć bić się po ramieniu, szarpać za nie, miotać się po pokoju, próbując to z siebie zrzucić. Zmusiłem się do pozostania w bezruchu. Okej. Świetnie. Właściwie to tak strzelałem. Zaczynam to wyczuwać. To
upiorne, słowieszcze uczucie, kiedy jest obok. Skręca mnie w środku. Myślę, że może już stałem się na to bardziej wyczulony. No od czasu, kiedy mi o tym powiedziałeś. Więc tak, wspaniałe wieści. Co teraz mam robić? Cóż, to nie jest jedno z tych zwyczajnych stworzeń. Ten jest bardziej złożony. Wydaje się być prawdziwym, czującym stworzeniem. Nie potrafię powiedzieć, czym tak naprawdę jest. Najprawdopodobniej nie zechce pokazać mi się w pełnej krasie. Sugerowałbym więc, byś na razie pracował nad utrzymaniem skupienia i jasności umysłu. Angażuj się w cokolwiek, co będziesz robił. Skupiaj się tylko na tym, gdzie jesteś i co robisz w danej chwili. Rób tak dalej, a to powinno hipotetycznie pomóc ograniczyć jego wpływ na ciebie. Hipotetycznie. Świetnie. Dobrze. Ćwicz więc uważność. Ćwicz uważność, aby pozbyć się pozaziemskiej istoty, która się do ciebie przyczepiła. Jasne. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale to naprawdę jedyne, co przychodzi mi teraz do głowy. Patrzyłem na niego przez dłuższą chwilę. Potem westchnąłem z rezygnacją. Skoro to ma pomóc, cokolwiek by to nie było, wyboru przecież nie mam. Tej nocy Jones wrócił sprawdzić, co u Dave'a. Dave przyszedł kilka dni temu na sesję uzupełniającą i mało powiedziane, że był zachwycony, gdy zdał sobie sprawę, że też widziałem Jonesa. Wydaje mi się, że w głębi duszy jakaś jego cząstka miała wątpliwości co do Jonesa. Pewnie zastanawiał się od czasu do czasu, czy inni ludzie z mojego środowiska nie mieli racji, czy Jones nie był tylko halucynacją. Czysta ulga i radość na jego twarzy świadczyły o tym, jak wiele dla niego znaczył fakt, że i ja mogłem zobaczyć Jonesa. Dave wydawał się dobrze sobie radzić, ale minęło sporo czasu, odkąd Jones go opuścił i chciał on do niego zajrzeć. Sprawiał niemal wrażenie zatroskanego ojca, choć prawdopodobnie bliżej im było do braci, patrząc na wiek. Ale ponownie, Jones tak naprawdę mógł mieć 1000 lat. Pozostawiony samemu sobie po raz pierwszy od tygodnia, poczułem ulgę i swobodę. Ale jednocześnie nie mogłem zaprzeczyć lekkiemu poczuciu pustki, które mnie ogarnęło. Szybko przywykłem do towarzystwa Jonesa. Docierało do mnie w końcu, jak dobrym człowiekiem był Dave, będąc skłonnym rozstać się z Jonesem dla mojego dobra, po tak długim czasie z nim spędzonym. Wziąłem się za medytację i starałem się skupiać myśli na oddechu, na tu i teraz. Ale było to trudne. Wiedząc, czując, że gdzieś w pobliżu było tamto coś i obserwowało mnie. Postanowiłem iść wcześniej spać. Po kąpieli i zgaszeniu świateł wsunąłem się pod kołdrę. Przed pójściem do łóżka zażyłem suplement na poprawę snu, więc miałem nadzieję, że dobrze się wyśpię. Następnego dnia czekała mnie poranna sesja. Leżałem przez chwilę nieruchomo, ale przeszkadzała mi wygięta szyja. Obróciłem się na bok, by rozluźnić napięty kark. Zaczynałem już zasypiać, kiedy poczułem, jak się porusza. Usadowił się naprzeciwko mnie, z uciskiem w klatce piersiowej i zaciśniętym gardłem powoli otworzyłem oczy. Ogarnął mnie paraliżujący strach. Nie byłem w stanie krzyknąć. Jedyne, co mogłem, to wpatrywać się bez ruchu w zlepek ciemnych, szarawych kończyn, gęstwinę dziko potarganych włosów, bladą, pozbawioną rysów twarz o woskowej skórze, czarne oczy, zupełnie czarne oczy, których białek próżno się było dopatrywać, i popękane usta, wygięte w krzywy uśmiech. Podobno chciałeś się ze mną widzieć.
Gapiłem się w skupieniu przed siebie, obserwując, jak mój kubek z zupą grzybową obraca się w mikrofali. Wciąż to widziałem na obrzeżach mojego wzroku. To coś zwisające do góry nogami z sufitu. Mogłem dosłyszeć mokry charkot wydobywający się z jego gardła, poczuć obrzydliwy zapach, który wydzielało. Na mojej twarzy pozostawał zastygły, ponury wyraz, gdy z determinacją ignorowałem jego obecność. Spuściło swoją bladą twarz do poziomu mojej, zasłaniając mi widok na mikrofalówkę. Wpatrywało się prosto w moje oczy, a pustka w jego ciemnych ślepiach pozbawionych białek i tęczówek przyprawiała mnie o lodowate dreszcze. Następnie wyciągnęło jedną z wielu swoich kończyn i położyło wilgotną, zdeformowaną dłoń na mojej szyi. Przeszywający chłód w moim żołądku pogłębił się, choć powstrzymałem się od wzdrygnięcia. Wiedziałem, że powinienem to zaakceptować, uznać jego obecność i kluczyć wokół niego. Wiedziałem, że unikanie i odgradzanie się od czegoś nieuchronnie prowadzi do odwrotnego efektu. Podobnie jak uczyłem moich klientów. Twój umysł tylko bardziej zafiksowałby się na tym, co próbowałeś zignorować, dając temu moc, pewniejszy chwyt nad tobą. Ale byłem zmęczony. Nie potrafiłem tak dłużej. Mój umysł był w rozsypce. Ostatnie kilka tygodni było żmudną i bolesną bitwą o zmysły. Terroryzowało mnie i kpiło ze mnie przy każdej okazji, podczas gdy ja stosowałem wszelkiego rodzaju gimnastykę umysłową, starając się o skupienie przy wykonywaniu codziennych czynności, by nie dać mu się pokonać. Byłem na wyczerpaniu. Skończyłem już próby zaakceptowania jego obecności, mrożącej krew w żyłach, przerażającej, irytującej obecności. Skończyłem ze zmuszaniem się do koncentracji na swoich zajęciach pomimo jego obecności. Miałem ochotę go złapać, przetrzepać go, zadźgać i udusić. Jones pomagał mi trzymać się w ryzach. Uspokajał mnie, gdy traciłem nad sobą kontrolę, gdy strach i gniew brały nade mną górę, ale moja cierpliwość została już ekstremalnie nadwyrężona. Odebrało mi pasję. Nie mogłem wykonywać swojej pracy. Nie mogłem robić tej jednej, jedynej rzeczy, nad którą pracowałem przez ponad dekadę. Jedynej rzeczy, która dawała mi spełnienie przez ostatnie kilka lat. Nie mogłem być psychologiem, mając to coś u boku. Ale spróbowałem. Przyszedłem na zaplanowaną sesję. Usiadłem tam i narzuciłem na twarz rozmaite maski. Spojrzenie pełne troski, pełne zrozumienia. Tu uśmieszek, tam kiwnięcie głową. Ale nie byłem w stanie przebrnąć przez sesję. Kiedy moja klientka siedziała naprzeciwko mnie, wylewając to, co leży jej na sercu, tamten kręcił się w tej z powrotem, dziwacznym, koślawym chodem, wpatrując się we mnie szyderczo. Przynajmniej już się do mnie nie odzywało. Odkąd wygłosiło tę jedną kwestię, zachowywało upiorną ciszę. Ale nie musiało mówić, żeby mieszać mi w głowie. W czasie trwania tej sesji przyklejało się czasami do twarzy mojej klientki, czasami przysiadało za mną. Kiedy wyciągnąłem rękę ku mojej klientce, by zaoferować jej chusteczki, wdrapał się na jej głowę i powoli przeciągnął jedną z kończyn po jej szyi, cały czas krzywiąc usta w denerwującym uśmiechu, śliniąc się. Tłumiłem przerażenie, patrząc na tę scenę, spodziewając się krwi wyciekającej z jej gardła. Ale nic się nie stało. W innym momencie poczułem dziwną pokusę, świdrującą myśl: zabij ją,
Wiedziałem, że to ono zaszyło mi ją w głowie. Jones musiał interweniować. Stał niepostrzeżenie obok klienta, instruując mnie. Pozwól jej robić to, co sobie robi. Nie musisz się starać, by to ignorować. Nie musisz kazać jej przestać, zniknąć. Po prostu pozwól temu być. Skup się na słuchaniu dziewczyny. Skup się na tym, by twoja klientka podzieliła się swoją historią. Ale nie pomógł mi. Jedyne, co zrobił, to jeszcze bardziej mnie rozproszył, potęgując hałas w mojej głowie. Nie byłem zaskoczony, kiedy moja klientka wyraziła swój dyskomfort z powodu moich dziwnych zachowań. Gdybym był w odpowiednim nastroju, pewnie bym ją za to pochwalił. Była bardzo wrażliwą i niepewną siebie dziewczyną, a jeszcze 2 miesiące temu nie odważyłaby się o tym wspomnieć. Wydaje się pan bardzo rozkojarzony, powiedziała. Ciągle się pan rozgląda, nie wiem do końca za czym. Wszystko w porządku? Wpatrywałem się w nią przez kilka chwil, milcząc. Potem wziąłem się w garść. Najmocniej przepraszam, ale strasznie boli mnie głowa i brałem też leki. To naprawdę przeszkadza w mojej koncentracji. O, ja przepraszam. Czy chciałby... Urwała, niepewna i skrępowana. Zakończmy już tę sesję. Naprawdę przepraszam, że cię tu ściągnąłem. Powinienem był znać swoje granice, dać ci znać, że nie jestem na siłach. Nie będziemy się za dzisiaj rozliczać. Strasznie mi przykro. Moja klientka podeszła do sprawy wyrozumiale i byłem jej za to wdzięczny. W chwili, gdy tylko opuściła klinikę, zalałem się łzami. Jones siedział obok mnie, nie odzywając się ani słowem. Za to również byłem wdzięczny. Może ja traciłem już zmysły? Może ta rzecz nie istniała? Może potrzebowałem poważnej pomocy psychologa? Może to była tylko halucynacja? Może Jones był tylko halucynacją Dave'a i ja też zacząłem halucynować, dlatego też widziałem Jonesa? A może tak naprawdę Dave'a nawet tam nie było? Może nawet Dave był moją halucynacją? Moją halucynacją, która halucynowała kogoś innego? Z moich ust wydobył się zduszony chichot. Zaczynałem wariować. Naprawdę. Od czasu tej jednej katastrofalnej sesji nie umówiłem się na żadną. Odwołałem wszystkie spotkania, powołując się na zły stan zdrowia. Przez ostatnie tygodnie siedziałem tylko w domu. Sam, ignorując wiadomości i sygnały ze świata zewnętrznego. Był tylko Jones, ja i to. Pikanie mikrofali wyrwało mnie z rozmyślań. Zignorowałem to coś zwisające z sufitu i wpatrujące się we mnie. Nie, zdecydowanie nie zanikało. Właściwie wydawało się być większe, silniejsze. Prawdopodobnie świetnie się bawiło, ucztując na mojej słabnącej sile życiowej. Chwyciłem kubek i natychmiast go puściłem, klnąc. Opłukiwałem przez moment świeżo poparzoną skórę pod kranem, podczas gdy Jones siedział na blacie i patrzył na strumień wody. Potem się odezwał. Wiesz, wybrało sobie taką formę. Wybrało ją, wiedząc, że będziesz się tego bał. Milczałem przez chwilę, zbierając energię, by wyrwać się z ciężkiego szoku, którym czułem się dotknięty. Zmusiłem się do odpowiedzi. Wybrało ją? Skąd wiesz? Cóż, istoty z moich stron, my możemy wybierać nasze formy. To była dla mnie nowość. Z głębin mojego emocjonalnego szamba wydobyła się bańka ciekawości. Więc wybrałeś swoją formę? Jones zawahał się na chwilę. Wyglądał na podenerwowanego.
Tak, wybrałem. Odwrócił wzrok. Co sprawiło, że wybrałeś tą formę? To był ktoś, kogo znałeś? Ktoś, kogo spotkałeś? Nie zareagował. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej, ale miałem pewne obawy, że odpowiedź nie przypadnie mi do gustu. A w tej chwili nie mogłem sobie pozwolić na więcej niespodzianek. Jones był moją jedyną ostoją zdrowego rozsądku i chciałem, żeby tak zostało. A może był wytworem mojego szaleństwa? Kto wie? Siedziałem przed telewizorem i jadłem zupę. Program prawie się kończył, kiedy Jones w końcu się odezwał. Chciałbym być wobec ciebie szczery i liczę na to, że powstrzymasz się z osądami i będziesz pamiętać o tym, co dla ciebie zrobiłem. Dla Dave'a. Pamiętał o naszych wspólnych przeżyciach. Spojrzałem na niego. Ta forma to ktoś, kogo spotkałem wcześniej. Między nami zapadła cisza. Ja też kiedyś byłem prostą istotą. Zwykłym stworem. Ślepym, nie do końca czującym. Wiedziałem tylko, że muszę się żywić. To był mój jedyny instynkt. Żywić się. Spojrzał na podłogę. Mówił szybko, jak gdyby wyduszał z siebie kolejne słowa, zanim pęknie. Wtedy natknąłem się na tego faceta, z tym, że ja nie postrzegałem go jako faceta, osobę. Uznałem go jedynie za źródło pożywienia i pochłonąłem jego energię, jego siłę życiową. I cały czas zabierałem jej po prostu tak dużo. Zwykle zmieniałem swoje źródła pożywienia, ponieważ trudno było utrzymać więź z kimś po tej stronie. Zwykle nawiązywało się połączenie i traciło je. Ale on był dostrojony do mojego świata. W jakiś sposób przeplatał obydwa światy, tak jak Dave. Ale to nie byłem ja, wtedy nie. Byłem tym prostym stworkiem. Więc uczepiłem się go i karmiłem się nim. Kolor powoli spływał z mojej twarzy. Żałowałem, że się zapytałem. Wtedy zacząłem nabierać wyższych form świadomości. Zacząłem przejawiać myśli inne niż poszukiwanie pokarmu. Zacząłem ożywać. Myślę, że przejmowałem jego esencję. Myślę, że wyssałem tyle jego siły życiowej, że rozwinąłem się, ewoluowałem, zrobiłem postęp. Stałem się prawdziwą, czującą istotą i zacząłem myśleć. Najpierw myśleć jego myślami, odczuwać jego emocje. Potem zacząłem myśleć własnymi. Stałem się osobą, no o ile tym właśnie teraz jestem. Ale zanim zdałem sobie sprawę z tego, co mu robię, nabyłem moralność, by zrozumieć, że to złe. Było już za późno. Przestałem się nim żywić, ale było już za późno. Musiałem odebrać mu zbyt wiele siły życiowej. Któregoś dnia po prostu przestał oddychać. Zebrał się, by unieść głowę i popatrzył na mnie z bólem i wstydem w oczach. To była moja kolej, by odwrócić wzrok. Czułem tak głęboką winę. Wciąż czuję się winny. Więc przybrałem jego postać, aby go uhonorować, aby zachować pamięć o nim, przypominać sobie o tym, co zrobiłem. I wtedy zacząłem z nimi walczyć. Próbować powstrzymać te stworzenia, od których kiedyś się nie różniłem. Staram się odkupić swoje winy od tamtego czasu. Milczałem. Moja twarz była bez wyrazu. Powiedz coś, rzucił błagalnie Jones po długiej, nieprzyjemnej ciszy. Żywiłeś się Dave'em? Zapytałem.
tonem ostrzejszym niż zamierzałem. Nie, nie żywiłem. Nie Dave'em. Zwróciłem uwagę na jego dobór słów i ogarnął mnie strach. Nie Dave'em. A mną się żywiłeś? Jones wahał się przez dłuższą chwilę. Tak, ale tylko raz lub dwa. Dwa razy, to tyle. Wpatrywałem się w niego, przerażony, wściekły, oburzony. Ale nie odpowiedziałem ani słowem, ponieważ go potrzebowałem. Mimo wszystko, mimo przepełniającego mnie strachu, przerażenia i obrzydzenia, że się mną pożywił, nie mogłem poprosić go, żeby odszedł. Nie mógłbym stawić czoła temu czemuś w pojedynkę. Temu czemuś, co wierciło się teraz po mojej klatce piersiowej z szyderczym wyrazem radości na twarzy. Usiadłem więc i wziąłem kolejny łyk zupy. Jones siedział naprzeciwko mnie, wpatrując się z niepokojem, jak powolnie dokańczam zupę. Następnie spojrzałem mu prosto w oczy. Chcesz pomóc? Więc pomóż. Pozbądź się tego. Staram się. To długi proces. Ale jeśli byśmy tylko... Nie! Koniec z tą uważnością, pierdoleniem o koncentracji myśli. Próbowałem. Starałem się. Tak cholernie bardzo. Ale ewidentnie to nie działa. Po prostu nie. Skończyłem z tym. Chcesz pomóc? To pomóż. Zrób coś. Zrób cokolwiek. Jones spoglądał na mnie z szeroko otwartymi oczami, ze smutkiem i bezradnością wyrytymi na twarzy. Odwróciłem się i przełączyłem program na inny. Milczał przez dłuższą chwilę. Widać było, że jest pogrążony w myślach. Potem wstał, przyciągając moją uwagę. Jego wyraz twarzy stanowczy. Zrobię z tym coś. Zamierzam ci pomóc. Jak? Zamierzam pożywić się tym. Wybałuszyłem bezwiednie oczy ze zdziwienia. Zamierzasz co? Mogę się nim pożywić. Nie próbowałem tego wcześniej, no ale jeżeli korzystamy z tego samego pokarmu... Wzdrygnął się, wypowiadając te słowa. Jeśli obydwoje żywimy się ludźmi z twojego świata, być może będę mógł pożywić się nim. Coś na zasadzie dużej i małej ryby. Nie mówię, że ty jesteś w takim razie dżdżownicą czy coś. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Po prostu gapiłem się na niego. Nie wiem, jakie to będzie uczucie, ani co się stanie. Mógłbym spróbować. Spróbuję teraz, ale wolałbym, żebyś nie widział, jak to robię. Żebyś nie patrzył. Przyglądałem mu się, przetwarzając jego słowa. Potem skinąłem głową. Wyłączyłem telewizor i ruszyłem w stronę mojej sypialni. To coś spróbowało pójść za mną. Mogłem dosłyszeć jego chaotyczne kroki. Nie oglądałem się za siebie. Usłyszałem, jak Jones go chwyta. Zaskrzeczało. Nadal się nie obejrzałem. Po prostu kontynuowałem drogę do sypialni i zamknąłem drzwi. Odprawiałem swój wieczorny rytuał przed snem, ignorując przeraźliwe krzyki i głośne trzaski, które rozlegały się na zewnątrz. Nie wiem, jak udało mi się zasnąć, ale się udało. A kiedy się obudziłem, uderzyły we mnie wspomnienia z poprzedniej nocy. Leżałem w łóżku, wpatrując się w sufit. Nie wiedziałem, co robić. Nagle otworzyły się drzwi. Ku mojej ogromnej uldze do pokoju wszedł Jones. Za nim nic nie podążało. Zniknęło, powiedział wprost. Nikłe poczucie ulgi zaczęło przedzierać się przez moje stalowo obite niedowierzanie. Otarłem sen z powiek i przyjrzałem mu się lepiej. W jego oczach panowała pustka.
nutka nieokreślonych emocji rysowała się na jego twarzy. Jego skóra wydawała się blada, ziemista. Z tobą wszystko w porządku? Zapytałem nieśmiało. Wyglądało na to, że cokolwiek zrobił, odcisnęło to na nim wielkie piętno. Tak, powiedział. Potem uśmiechnął się, co wydało się wymuszone. Moja ulga szybko przerodziła się w mroźny, namacalny strach. Dreszcz lęku zacisnął mi się wokół szyi. Coś było nie tak. Czułem się sparaliżowany, ale stłumiłem strach głęboko w sobie. Prawdopodobnie jest po prostu wyczerpany, wytłumaczyłem sobie desperacko w myślach. Musi po prostu odpocząć, zebrać się do kupy. Tak, powiedział, wprawiając mnie w osłupienie. Muszę tylko odpocząć. Zbiorę się do kupy. Jego uśmiech poszerzył się. Był to niepokojący, ale dziwnie znajomy uśmiech. To bardzo spóźniona aktualizacja. Minął bodajże ponad rok, odkąd ostatnio wspominałem o Jonesie. Prawdopodobnie niewielu z was go pamięta lub w tym momencie ma to już w dupie, ale po prostu chciałem o tym powiedzieć. Na wypadek, gdyby ktoś był ciekawy, co stało się z Jonesem, a także, żebym mógł poniekąd domknąć tę sprawę. Tak więc, jak mówiłem poprzednio, Jones pomógł mi pozbyć się tej złowrogiej istoty, która na mnie pasożytowała, karmiąc się nią, jeżeli pamiętacie. W rzeczywistości pochłonął ją w całości. Po wchłonięciu takiej ilości zła tej istoty, Jones stał się trochę mniej życzliwy. Na wypadek, gdybyście nie byli zapoznani z poprzednimi częściami, oto krótkie podsumowanie. Miałem pewnego klienta, Dave'a, imię jest zmyślone, który powiedział mi, że jego znacząca poprawa była zasługą terapeuty pracującego z nim 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten terapeuta, Jones, okazał się być jego halucynacją. Przynajmniej sądziłem, że miał halucynację terapeuty. Szybko zdałem sobie sprawę, że Jones był całkiem prawdziwy, ponieważ ja też zacząłem go widzieć. No okazało się, że przywiązała się do mnie mroczna istota, żywiąca się moją siłą życiową, czy tam energią, czy czymś. A Dave uprzejmie skierował do mnie Jonesa, by ten pomógł mi się jej pozbyć. Co Jones zrobił? Połykając to coś. Wiem, że to wszystko brzmi niedorzecznie, jak naprawdę kiepsko napisany film klasy C. Ale to się wydarzyło. Wygląda na to, że życie jest dziwniejsze od fikcji. Tak więc, Jones, ostatni raz, gdy go widziałem, po tym jak wchłonął to stworzenie, nabrał pewnych cech fizycznych tego czegoś. Jego skóra zmieniła się z gładkiej, orumianej karnacji w bladą jak wosk. Jego oczy przybrały głębszy odcień pustki. Nie do końca czerni, raczej właśnie pustki, która przyciąga wzrok, gdy się w nie patrzy. Jego zachowanie również się zmieniło. Jego uśmiech, niegdyś ciepły i kojący, zamienił się w przerażający, taki, który przyprawiał mnie o dreszcze. Zaczął też spędzać dużo czasu na obserwowaniu mnie, mając na twarzy nieczytelny wyraz. Nie trzeba chyba dodawać, że Dave'owi pękło serce. Czułem się okropnie, mówiąc mu, co stało się z Jonesem, jego zbawcą i zaufanym terapeutą. Mogłem tylko próbować to zrekompensować, zapewniając Dave'owi bezpłatne sesje terapeutyczne tak często, jak tylko mogłem, czasami nawet 4 razy w tygodniu. Sporo czasu zajęło mu przetrawienie urazy do mnie,
żalu po stracie Jonesa i poczucia winy za to, że zgodził się odesłać go do mnie. Ale to już zupełnie inna historia. Jones nie wrócił więc do Dave'a. Nie ufaliśmy przemienionemu Jonesowi. To nie tak, że Jones stał się morderczym maniakiem. Nie zrobił nic złego. Nic bardzo złego. Po prostu nie był kimś, komu można było zaufać. Nie pomagało to, że często zachowywał się, jakby coś knuł. Na szczęście zachowały się w nim pewne cechy Jonesa, którego znałem wcześniej. Często zdawał się odzyskiwać swoje dawne, życzliwe oblicze i te chwile łamały mi serce, ale jednocześnie dawały nadzieję. Starałem się robić dla Jonesa, co mogłem. Czasami, kiedy bliżej mu było do dawnego siebie, omawialiśmy, co moglibyśmy zrobić, żeby wrócił do normalności. Na tyle, na ile normalny może być ktoś z innego świata. Potwierdził to, co podejrzewałem, że kiedy karmi się innymi istotami, pochłania ich siłę życiową. Ale ta siła życiowa może się zregenerować, o ile nie pożywi się nią ponownie przez wystarczająco długi czas. To była ogromna ulga, bo przecież żywił się mną już wcześniej. Miałem jednak pewne obawy, że być może karmienie się mną oznacza skrócenie mojego życia, no ale na szczęście to tak nie działało. Jedynym zmartwieniem było to, że jeśli za którymś razem przesadzi, może pozostawić zbyt mało siły życiowej u gospodarza, uniemożliwiając mu powrót do zdrowia, tak jak miało to miejsce w przeszłości. Po omówieniu mechanizmu jego karmienia zdecydowaliśmy, że będzie mógł karmić się regularnie mną, ale tylko w niewielkich porcjach i z wystarczającymi przerwami między każdą sesją, abym mógł się w pełni zregenerować. Mieliśmy nadzieję, że przy większych ilościach mojej siły życiowej, mojej esencji, zbliży się chociaż do równowagi między życzliwością a złośliwością. Ale problem polegał na tym, że ja tak naprawdę nie byłem dobrym człowiekiem. To znaczy, myślę, że jestem co najmniej na wpół przyzwoity i mam skłonność do pomagania, a nie krzywdzenia. No ale nie byłem też wzorem dobroci i cierpliwości. W rzeczywistości, poza moją pracą, nie zostaje mi dużo współczucia i cierpliwości w stosunku do osób niebędących moimi klientami. Można by mnie nawet dość trafnie określić jako drażliwego, a czasami cholernie wrednego. Znaczy, staram się okazywać troskę, ale po prostu brakuje mi wytrzymałości psychicznej. Zwłaszcza po całym dniu pracy spędzonym na otwieraniu swojego serca dla klientów i okazywaniu im współczucia. To nie jest łatwa praca. Wiedziałem, że postępy Jonesa nie przyjdą szybko. Czasami nawet zastanawiałem się, czy moja esencja nie przechyla jednak szali w tym niepożądanym kierunku. Powiem tak, najszybszym sposobem na odzyskanie przez niego pozytywnej energii, nie wiem jak to inaczej nazwać, byłoby prawdopodobnie karmienie się Golden Retrieverami czy coś. To by cholernie szybko zneutralizowało tę ciemną energię. Problem w tym, że choć wydawał się być sobą, gdy mówił mi, że czerpanie z czyjejś siły życiowej nie wpływa na długość jego życia i można to robić bezpiecznie, nie ufałem mu całkowicie. Część mnie zastanawiała się, czy nie powiedział tego, mając jakieś ukryte motywy. Być może rzeczywiście wysysał ze mnie życie i z każdym posiłkiem przybliżał mnie do śmierci. Ale byłem gotów zaryzykować. W końcu to ja byłem odpowiedzialny za jego przemianę w tą hybrydę. Ale życiem psa nie zamierzałem ryzykować żadnym. Finalnie wypracowaliśmy system dywersyfikacji jego źródeł pozytywnej energii. Trochę wstyd się przyznać, ale tworzyliśmy taki jakby team skamerów.
Udawałem, że jestem w tarapatach, w miejscach publicznych, a za każdym razem, gdy ktoś podchodził, by pomóc, Jones starał się wyczuć ich ogólne wibracje, aby sprawdzić, czy mają tą pozytywną energię. Jeśli tak, spijał część ich siły życiowej. Wiem, to naprawdę zła forma i gówniany sposób na spłacenie długu. Ale musiałem po prostu zaufać, że jego pożywianie się nie wyrządzi długotrwałych szkód. Odwiedzaliśmy również wolontariaty i rozglądaliśmy się za osobami, które działały z czystej dobroci serca. Nie za tymi pozerami typu "patrzcie ludzie jak pomagam". Postępy wciąż były niewiarygodnie powolne. Biorąc pod uwagę to, że mogliśmy je robić tylko wtedy, gdy Jones był po swojej normalniejszej stronie. Dzieliło się to jakoś pół na pół, ale nieprzewidywalność tego, kiedy pojawi się jego dawne ja, sprawiało, że naprawdę trudno było zaplanować te wypady. Jego ciemniejsza strona nie próbowała wielce mnie skrzywdzić. Poza tym, że raz na jakiś czas próbowała zostawić włączoną kuchenkę gazową i takie tam. Ale stary Jones zawsze reagował i udaremniał każdą intrygę powstałą pod wpływem jego mrocznych impulsów. Bałem się jednak niemal cały czas, że któregoś dnia mroczna strona Jonesa przejmie nad nim kontrolę i zrobi coś nieodwracalnego. Coś, czego Jones nie będzie w stanie zatrzymać na czas. Niedługo to trwało, zanim kompletnie się wyczerpałem. Wypaliłem. Dni spędzałem z klientami, co szczerze mówiąc piekielnie mnie wykańczało, a noce i weekendy spędzałem z Jonesem, poszukując pozytywnej energii. Nie wspominając już o regularnym żywieniu się mną przez Jonesa i strachu przed tą jego częścią. Większość czasu miałem fatalny nastrój. Byłem pełen niepokoju i stresu. Popadałem w paranoję. Pewnego dnia, kiedy Jones szykował się już do przyjęcia swojej porcji pozytywnej energii, przerwał i oznajmił ze smutkiem i powagą w głosie: "Nie jesteś już do końca pozytywny." Moje oczy szeroko się otworzyły. Czekaj, co? Twoja energia, ona zaczyna być bardzo niestabilna. Pamiętam, że przysiadłem, zszokowany. Wiedziałem, że nie jestem w najlepszym zdrowiu, że byłem wyczerpany, że stawałem się coraz bardziej zgorzkniały. Czasami nawet plułem jadem na przedmioty martwe, które stawały mi na drodze. Tak jak co klnąłem na stół pewnego dnia po tym, jak uderzyłem w niego głową. Bluzgi na całego, wrzaski, które ciągnęły się przez prawie 20 minut. Ale nie spodziewałem się, że nie będę już nawet kwalifikował się jako generalnie dobra osoba. Nie będę miał nawet więcej pozytywnej energii niż złej. Zamknąłem powieki i poczułem gorące łzy wstydu napływające mi do oczu. Nastąpiła długa pauza, podczas której po prostu siedziałem w milczeniu. Zakłopotanie Jonesa było namacalne. "Hej," odezwał się nerwowo. "Nie chodzi o to, że jesteś złą osobą. Po prostu twoja energia jest zanieczyszczona. Jest w niej dużo zmęczenia i niepokoju, ale nie takiego, no wiesz, złego zła. Nie chodzi mi o to, że jesteś..." Słowa Jonesa płynęły, dopóki mu nie przerwałem. "Wszystko w porządku, ja to rozumiem. Naprawdę, nie ma potrzeby mnie pocieszać. I tak ostatnimi czasy czuję się jak gówno." Przez chwilę znów milczeliśmy. "Wiesz," zaczął Jones, "mógłbym robić to wszystko bez ciebie, bez karmienia się tobą, bez twojego towarzystwa. Naprawdę czuję się teraz znacznie lepiej. Wiem, że to długo trwa, ale czuję nad sobą większą kontrolę niż ta druga strona mnie. Nie musisz się męczyć.
możesz zrobić sobie przerwę. Potrzebujesz jej. Z tym się zgodziłem, rzecz jasna, ale nie byłem pewien, czy mogę mu ufać, że będzie postępował właściwie, bez jakiegokolwiek nadzoru. Ale kto inny mógłby go pilnować? Przecież nie Dave. Dave trzymał się nieźle, ale ledwo. Nie dałby sobie z tym rady. A Jonesa nikt inny nie mógł zobaczyć. Ale sprawy nie mogły dalej tak wyglądać. Podjęliśmy więc decyzję. Zostanę z nim jeszcze kilka tygodni, a on będzie chodził na akcje wolontariuszy sam. Weryfikował ich i kręcił się wokół bezdomnych, obserwując tych, którzy dawali im pieniądze lub kupowali dla nich jedzenie czy napoje. Omawialiśmy, jak mu poszło po każdym jego powrocie do domu. Przestał się też mną żywić, chociaż to i tak nie wchodziło w grę z uwagi na moją złą energię i tak dalej. Mijały tygodnie i w tych tygodniach Jones wydawał się dobrze sobie radzić ze swoimi zachowaniami i samodzielnie robić postępy. Zorganizowałem Dave'owi innego psychologa, który przejął nad nim opiekę po promocyjnych cenach i wyjechałem. W końcu zrobiłem to, co chciałem zrobić od lat. Wziąłem wolne od bycia psychologiem i zacząłem podróżować. Wiem, że to banał, ale naprawdę potrzebowałem tej ucieczki. Między moimi podróżami, mniej więcej raz na 2 miesiące, wracałem, by sprawdzić, co u niego. Przy ostatnim razie byłem zdumiony. Byliśmy w domu i zamówiłem dla siebie pizzę. Wypiłem kilka piw, gdy wylegiwaliśmy się na kanapie. Wymienialiśmy się historiami, relacjonując sobie nawzajem rzeczy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 2 miesięcy. W pewnym momencie udałem się do toalety. Nieoczywiście dostawca właśnie wtedy postanowił się pojawić. Usłyszawszy dzwonek do drzwi, zacząłem się spieszyć, żeby pobiec po pizzę. Kiedy usłyszałem otwierające się drzwi, potem usłyszałem, jak facet od pizzy wita Jonesa, a Jones mu odpowiada. I usłyszałem, jak Jones potwierdza, że pizza została opłacona przez internet. Wychodząc z toalety, obserwowałem, jak Jones wyciąga z mojego portfela napiwek i wręcza go facetowi za to, że przyjechał tu w deszcz na rowerze. Następnie patrzyłem, jak Jones zamyka drzwi i kładzie pudełko z pizzą na stoliku do kawy. W dalszym ciągu gapiłem się na niego, oniemiały. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Chciałem, żeby to była niespodzianka. Ty możesz dotykać rzeczy. Możesz... Ludzie cię widzą i słyszą. Ty zapłaciłeś temu facetowi. Jąkałem się, wciąż kompletnie oszołomiony. Uśmiechnął się łobuzersko. Tak. Za pierwszym razem, kiedy ktoś krzyknął do mnie, ej, jak na niego wpadłem, doznałem ogromnego szoku. Potem się to powtarzało. Ludzie witali mnie w supermarkecie, bezdomni kazali mi spierdalać się wokół nich nie kręcić. Samochody na mnie trąbiły, kobiety uciekały, gdy za nimi szedłem. I wtedy zdałem sobie sprawę, że przybrałem realną formę na tym świecie. Wpatrywałem się w niego bez słowa, z rozdziawionymi ustami. Dlatego też nalegałem, żebyś zamówił pizzę XL. Chciałem podzielić się z tobą tą wiadomością przy pizzy. Pomyślałem, że powinienem dodać temu trochę zajebistości, żeby tak załagodzić trochę ten twój szok. Powiedział, podnosząc kawałek pizzy. Ugryzł go i przymknął oczy ze szczęścia. Nie mogę się nadziwić, jak żuł go przez chwilę i przełknął. Niesamowicie smakuje pizza. Nie mogę uwierzyć, że żyjecie sobie z takimi szalonymi smakołykami. Jak to się kurwa mać stało? Krzyknąłem w końcu. Nie mogłem się powstrzymać. To było dla mnie zbyt oszałamiające.
Nawet po całym tym syfie, którego doświadczyłem zarówno z nim, jak i podczas moich podróży, to było dla mnie trochę za dużo. Ja nie wiem! Moja teoria jest taka, że po spożyciu tutaj wystarczającej ilości siły życiowej stopniowo się materializowałem. Spróbowawszy tak wielu ludzi, musiałem nabrać zdolności bycia człowiekiem, funkcjonowania jako człowiek. Swoją drogą posiadłem również kilka umiejętności, z których jedną jest pieczenie. Umiem zrobić niezły fondant czekoladowy. Wpatrywałem się w niego z uwagą. Potem zacząłem go okrążać, badając każdą część jego ciała. Ja pier... To jest pojebane, stary. Powiedziałem, kończąc obchód. Następnie chwyciłem paragon, zwinąłem go w kulkę i rzuciłem w niego. Odbił się. O mój Boże! Powiedziałem i rzuciłem w niego torebką z serem. Złapał ją. Nie mogę w to uwierzyć! Wykrzyknąłem, podnosząc paczkę z przyprawą chili. Przestań! Powiedział rozbawiony, zabierając mi paczuszkę z ręki. Przestań we mnie wszystkim rzucać. Opadłem ciężko na sofę. Więc co my teraz do cholery zrobimy? Usiadł obok mnie. Szczerze? Myślę, że będę teraz po prostu człowiekiem. Od miesiąca nie musiałem się nikim żywić. Żyję wyłącznie na bazie jedzenia. O, tak, na marginesie, na twojej karcie kredytowej powinno być sporo transakcji. Wybacz mi. Kupiłem też trochę nowych ubrań, ale zrobiłem już pranie, nie martw się. Więc jesteś teraz w pełni człowiekiem? Ty dobrze ci z tym? Zapytałem, drocząc się. Zaśmiał się. Tak, tak myślę. Tak. O szlak, musimy prędko ci załatwić wszystkie dokumenty. No wiesz, paszport, kartę, takie tam. Kurwa, jak my wyjaśnimy twoje nagłe pojawienie się w tym wymiarze? Zapytałem. Mój mózg zaczynał się przegrzewać. Hej, stary, ogarniemy to. Mam już kilka pomysłów. Robiłem swój research. Poza tym pożywiłem się kilkoma interesującymi postaciami, więc mam też trochę solidnych informacji. Uniosłem brew, ale nie pytałem o te interesujące postacie. Uśmiechnął się ponownie, a w jego uśmiechu było tyle ciepła, że poczułem, jak łzy napływają mi do oczu. Brakowało mi starego Jonesa i w końcu wrócił. Tak to przynajmniej wyglądało. Hej, dzięki wielkie za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. To niewiarygodne, naprawdę, jak wiele byłeś gotów dla mnie zrobić. Uniósł rękę, żeby zapobiec mojemu protestowi. To naprawdę nie jest twoja wina z tym mrocznym stworem. Ja zdecydowałem się to zrobić. Odparł moje dalsze głosy sprzeciwu. Ale jeśli czujesz się z tym tak źle, powiedział z bezczelnym uśmieszkiem na twarzy. Możesz pozwolić mi na razie być twoim współlokatorem. Podczas gdy ja sobie wszystko poukładam, znajdę pracę. Hej, może nawet wkrótce będę w stanie wynająć mieszkanie, zacząć żyć własnym życiem, znaleźć jakieś hobby, zacząć chodzić na randki, kto wie. Podobał mi się obraz, który malował, ale wtedy przyszła mi do głowy naprawdę dziwna myśl. Ty, a gdybyś na przykład ożenił się i miał dziecko, jak myślisz, jakie ono będzie? Czy jego ciało byłoby stałe? Czy dziecko byłoby jakby pierwszym przedstawicielem obydwu gatunków? Że częściowo tym, czym ty byłeś, a częściowo człowiekiem? Na jego twarzy pojawił się ponury wyraz. Nie myślałem o tym,
odparł krótko, a jego wyraz twarzy zrzedł jeszcze bardziej. Kurde, stary, nie ma co o tym myśleć. Jego wyraz twarzy pozostał ponury. No ej, stary, przepraszam. Serio, w sensie skupmy się na tym, kim teraz jesteś. Co osiągnąłeś? Możesz teraz wieść całe życie. Możesz wchodzić w interakcje z kim chcesz. Robić co chcesz. Być kimkolwiek chcesz. Poza tym, kto chciałby mieć dzieci? Wiesz, bycie bezdzietnym jest teraz na topie. Nawet ja nie chcę mieć dzieciaka. Rzuciłem te słowa w pośpiechu, próbując go pocieszyć. Wyglądało na to, że nieco się rozchmurzył, choć nadal wyglądał na nieco przygnębionego. Podałem mu piwo. Masz, zdrówko, za bycie człowiekiem. Zdrowie za twoje nowe życie. Powiedziałem tak entuzjastycznie, jak tylko potrafiłem i uśmiechnąłem się tak szeroko, jak tylko mogłem. Rozpromienił się wtedy, zdając się chwilowo porzucić swoje zmartwienia. Na jego twarzy zawitał pogodny uśmiech i stuknął swoją puszką piwa o moją. Na zdrowie, za bycie człowiekiem.